Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, pandemia ma nieprzewidywalne konsekwencje. Właściciele tartaków robią pieniądze, spekulanci na giełdzie robią niezłe pieniądze, inwestorzy na giełdzie robią niezłe pieniądze, a właściciele lasów prywatnych nie robią pieniędzy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dziękuję za 5000 z hakiem subskrybentek i subskrybentów. No dlaczego tak mówię? No jest ceny kantówki rosną, a właściciele lasów, no niestety, forsy na tym nie zarabiają. Georgia, czyli Gruzja, no Gruzja w Ameryce, co? No to no mają spory przerób teraz. Teraz ludzie wszyscy siedzą w domu, no wszyscy, no sporo ludzi siedzi w domu, mają jakieś tam oszczędności, pracują przez Zoomy, nie Zoomy, no to tak patrzą na domy i rozbudowywują. No w Ameryce to jest... Polacy no to mówią o amerykańskich domach, że to taka gówno zbitka, ale to nie jest gówno zbitka, to są po prostu 10 centymetrów albo no 4 cale to 10 centymetrów, albo 15 centymetrów taka kantówka na 5 centymetrów, jest tam izolacja, od środka jest płyta gipsowa, od zewnątrz, no w środku, no to jest izolacja właśnie z włókna szklanego. Na zewnątrz to jest taki siding, czyli też takie centymetrowe kawałki drewna. No jest to ciepłe, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że cała ta rama, to łatwo wszystko przebudować. To nie ma problemu dobudować, zburzyć, przepraszam. Nie ma tego problemu, co z cegłami. Cegły to są ciężkie, a to się szybko buduje. No i większość w Ameryce domów jest jednak z drewna. W Polsce to czasów wojennych to mówili, że drewno no to jest bida z nędzą. No fakt jest faktem, że kiedyś, że drewno gnije, tam niszczy się. Także w Ameryce, no na południu jest bardziej cegła, są jakieś materiały tego rodzaju budowlane. Ale drewno jest popularne. No i ludzie często patrzą się na tych właścicieli, którzy mają 5, 10, 15 tysięcy hektarów, no a ci ludzie nie mają forsy. Okazuje się, że ktoś, kto ma powiedzmy 5 tysięcy hektarów, no to w samych podatkach musi płacić około 50 tysięcy dolarów podatku katastralnego. No jest to tylko 50 tysięcy, jest no 5 tysięcy i 50 tysięcy, no to nie są takie małe sumy, szczególnie, że drewno rośnie, drzewa rosną 25 lat, a oni dostają powiedzmy około 25 dolarów za tonę metryczną drewna. To nie jest dużo. No, mówią, że też dorabiają sobie, bo mają około 600 dolarów z hektara za sprzedaż szkolki. No bo to z reguły tam sosna jest popularna. No i narzekają, że tartaki robią forsę, a oni nie robią. Dlaczego jest taki problem? No za dużo nasadzili tych drzew pomiędzy Karoliną Północną, Karoliną Południową, Teksasem, wszystkie te Alabama, Georgia, Mississippi, Arkansas. No to sadziły drzewa, te drzewa po prostu rosną i jest nadmiar. Także teraz te dziesiątki tysięcy właścicieli tych lasów, no mają po prostu problemy, no bo nie zarabiają.
Sosna rośnie, ale nie daje takich dużych zysków. Firmy kanadyjskie zaczęły wykupywać tartaki w Ameryce. No ale dlaczego? Dlatego zaczęły wykupywać, bo w Kanadzie to rząd tam reguluje, w Ameryce nie za bardzo reguluje tych lasów, także to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że w Kanadzie jest tam infekcja, najróżniejsze tam robactwo to żre, jakieś żuczki, robaczki, dziesiątki milionów hektarów lasów zostało zniszczonych. No i do tego od kilkudziesięciu lat jest wojna właśnie w przemyśle drzewnym. No i Kanadyjczycy płacili dziesiątki miliardów dolarów w cle. No to doszli do wniosku, że będą kupować po prostu w Ameryce będą kupowali tartaki, no i zaczęli wykupywać tartaki, także nie płacą cła przy przekraczaniu, no i są bliżej do rynku, bo i tak bardzo dużo tego towaru kanadyjskiego trafiało do Ameryki. No trzeba pamiętać, że populacja w Stanach jest no co najmniej 8-9-krotnie większa niż w Kanadzie, także tam nie ma takiego zapotrzebowania. No i zarabiają. No i co jeszcze ciekawe jest to, że robocizna w Ameryce jest tańsza niż w Kanadzie, no bo w Kanadzie jednak ludzie więcej zarabiają, no bo muszą płacić większe podatki. Także okazuje się, że w Ameryce jest to atrakcyjne. Kanadyjczycy powykupywali dużo tych tartaków z między innymi firm, które prowadziły one potrzebowały bardziej wióry, no bo to chodziło o papier, o kartony i tego rodzaju produkty. Nie przerabiały tego na kantówkę. W Georgii wykupili wtedy, kiedy już ceny pospadały w największym kryzysie w 2013 roku. Także Arkansas czy South Carolina, no należy w zasadzie do Kanadyjczyków. No i później Kanadyjczycy, cokolwiek Kanadyjczycy płacą, no to wszyscy inni płacą. Także to jest wszystko wyciśnięte na dół. Cena za 1000 stóp za 1000 stóp kwadratowych, no to jest 1000 dolarów, czyli jak sobie taka stopa kwadratowa, no to stopa kwadratowa to jest stopa na jeden cal, czyli to jest, teraz te spekulanci wyśrubowali cenę na 1000 dolarów, to jest mniej więcej 1000 board feet, no to jest mniej więcej 2,5 metra sześciennego, czyli za 2,5 metra sześciennego tej kantówki, no to w Ameryce płacą 1000 dolarów, a za tonę no pni, no bo to ci co mają lasy, no to oni sprzedają te pnie na wagę, no to jest 25-27 dolarów za tonę. Ludzie, ogólnie Georgia, no i te Stany Południowe, nawet cała Ameryka, Nowa Anglia, jak te kolonie zaczynali, jak popatrzycie, jak jest Atlantyk tutaj, no to oryginalnie te wszystkie kolonie angielskie przed powstaniem Ameryki w 1776 roku, no to te 13 kolonii to były na wybrzeżu Atlantyku. To jak oni przyjechali, to oni nie mogli uwierzyć, ile lasów jest w Ameryce, no bo w tym czasie Anglia, no to była wycięta do ziemi, już nic nie było.
Także drewno było importowane do Anglii, było importowane do Europy. W Georgii, no to korona angielska w tym czasie, no to w zasadzie kupowała, wykupywała czy nakazywała te wszystkie potężne drzewa. To były potrzebne dla marynarki angielskiej. Wszystkie te drzewa to też były nacinane, żeby mieć żywicę, żeby mieć, z której robiono terpentynę. Po tym jak Ameryka, Stany uzyskały niepodległość, no to ustalili, Georgia na przykład powiedziała, że ktokolwiek zbuduje tartak, no to dostanie 250 hektarów, tak? Także to było bardzo, bardzo wielka sprawa. No ale później zaczęli przerabiać to wszystko na ziemię rolną, wycinali do pnia. Jak się popatrzy, tak jak od Atlantyku, tu jest Kanada, to New Hampshire, tutaj jest New Hampshire na wschodnim wybrzeżu, no to 150 lat temu 95% New Hampshire to były tereny rolnicze. No później wszystko to przeszło do Kalifornii, no bo w Kalifornii jest cieplej. No i na dzień dzisiejszy 90% New Hampshire, no to jest z powrotem lasami. No i to mniej więcej to robili w Georgii, no bo w Georgii ludzie mieli tam po 100, 200, 300 hektarów. Państwo zaczęło płacić spore pieniądze za to, żeby ludzie na polach sadzili po prostu drzewa, no bo to zatrzymuje erozję, zatrzymuje spływ wody, no i ograniczając ilość ziemi ornej, no to podnosi cenę tych produktów rolnych innych, czy bawełny, czy orzeszków ziemnych. No i te programy konserwacyjne, kongresowe, no spowodowały to, że rolnicy zaczęli dostawać pieniądze za każdy hektar zasadzonych drzew. Ludzie się na to się rzucili. Później bardzo dużo zasadzili po kilkaset hektarów, no ale te płatności się skończyły w 2000 roku. Te rządowe płatności się skończyły, te ograniczenia w wycinaniu drzew też się skończyły. No i co się stało? No i wtedy zaczął się też boom budowlany, który trwał od 2000 roku do 2007. No i później ceny domów padły, ceny kantówki padły, no i wszystko to zaczęło się walić. Także kapitalizm po prostu nie jest nie za bardzo kontrolowany. Są plusy i minusy, to są górki i dołki. Na dzień dzisiejszy w Georgii jest powiedzmy 250 tartaków, a w 2000 roku było 400, tak, także to jest duża różnica. Patrząc na ceny za tonę pni, no to w 2000 roku to było około 40 dolarów, w 2010 no to było około tam 30, no a teraz jest około tam 24-25, także to wszystko się waha, skacze i rzuca, no ale tak jak widać, ludzie korzystają z tego, co państwo płaci. Rynek międzynarodowy jest, no bo Kanadyjczycy tu inwestują. Kanadyjczycy inwestują bardzo dużo, no ale powiedzmy ludzie, którzy mają dużo drzew, no to są właścicielami potężnych maszyn. John Deere, taka maszyna
która wycina, po prostu podjeżdża, łapie te drzewa, wycina, mierzy. Komputer tam wszystko robi. Komputer robi, te łapki łapią te drzewo, oceniają, jaki jest obwód, jaka jest długość, odcina. Ludzkie decyzje w tym momencie są wyeliminowane. To wszystko jest zautomatyzowane. No ale co to pozwoliło? No to pozwoliło, że efektywność wzrosła bardzo dużo. Zminimalizowało w zasadzie odpady i zmaksymalizowało ilość tego uzyskanej tej kantówki o 20%. Także oni wiedzą, co robią. Tam zainwestowali 300 milionów, no ale to im się w miarę szybko wraca. Amerykanie akurat byli do tyłu. Nikt na to nie zwracał uwagi, no bo było strasznie dużo tego drewna i opłacalność nie była taka najważniejsza w tym wszystkim. Przyszli Kanadyjczycy i zaczęli coś robić. No ale jak kupili na przykład tartak w południowej Karolinie koło Charleston, no to oni zapłacili 60 milionów dolarów, no ale włożą następne 30 milionów, no ale podciągną wydajność o 60%, tak? Także to jest dosyć dobry zysk. No, wiedzą, co robią. Teraz niektórzy z tych właścicieli, no to kombinują, że zaczną składać o subsydiowane, żeby dwutlenek węgla, żeby dostawać kredyty na dwutlenek węgla. Także, że nic się nie zmienia. Ludzie są w stanie wycisnąć forsę z kamienia. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że słuchacie, dziękuję, że podzielacie mój punkt widzenia, światopogląd, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Jeżeli mieszkacie w Ameryce, pamiętajcie głosować na republikanów, pamiętajcie głosować na konserwatystów. Widzicie, co się dzieje. Tak samo socjaliści, jeżeli oglądacie, to patrzcie, co się dzieje, obserwujcie cenę benzyny. To jest w sumie najważniejsze. Obserwujcie wszystkie te podpisy rozkazów prezydenckich. Obserwujcie samego prezydenta. No, widać, że to jest laleczka na sznureczkach. On już coraz bardziej pokazuje, że jest niestabilny. No, Biden chyba nie wie za bardzo, co robi. Także 2022-2024 zastanówcie się, na kogo głosować. Zdecydowanie nie głosujcie na socjalistów. Nie budujcie socjalizmu w Ameryce. To na pewno nie służy dobrej sytuacji w Ameryce. Zdrowia dla normalnych.